List 18 Ojciec Benedykt do Ojca Pio, San Marco La Catola, wrzesień 1910 roku. Najukochańszy synu: Nie mam ani słów, ani odpowiednich uczuć, aby dziękować za dobroć Pana, za to, że z tak wielką miłością odnosi się do Ciebie i opiekuje się Tobą. Widzę jasno, że Cię wybrał. Abyś był blisko niego, chociaż w tym nie ma żadnej twojej zasługi. Tymczasem możesz być pewny, że chce w pełni posiąść twoje przebite bólem serce jak jego własne. Choroba, duchowe pieszczoty, święte płomienie, pokusy, osłości i lamenty są wyrazami jego niewymownej miłości. Kiedy diabeł próbuje przekonać cię, że jesteś ofiarą jego ataków i że jesteś opuszczony przez pana, nie zważaj na Niego, ponieważ usiłuje Cię oszukać. Chciałbyś mieć kogoś bliskiego w okresie, przez który przechodzisz, i ja nie wiem, co bym zrobił, by móc widzieć Cię w klasztorze, właśnie tu, przy moim boku. Tymczasem, ponieważ jestem daleko, jedyną radą, którą mogę ci dać, jest ta, byś nie czynił niczego innego, jak tylko to, czego Duch Święty pragnie dokonać w Tobie. Poddaj się jego porywom i nie obawiaj się. On jest tak mądry, słodki i dyskretny, że nie czyni niczego innego jak tylko to, co jest dobre. Szczególnie wtedy, kiedy wewnętrzne rozkosze są połączone z głębokim i miłym uczuciem pokory, nie powinny wzbudzać żadnych podejrzeń. Trzeba wówczas szeroko otwierać serce, aby je przyjmować. Módl się za mnie, który Cię błogosławi całym sercem. Przekaż wyrazy szacunku księdzu proboszczowi i rodzinie. Najbardziej kochający w Jezusie Chrystusie brat Benedykt, niegodny minister prowincjalny. List numer 23: Ojciec Pio do ojca Benedykta Pietrelcina 29 listopada 1910 roku. Mój najdroższy ojcze. Od kilku dni stan mojego zdrowia pogorszył się znacznie. Lecz co męczy mnie najbardziej ze wszystkiego, to kaszel i bóle w klatce piersiowej. Kaszel jest tak silny i ciągły, szczególnie w godzinach nocnych, że mało brakuje, by nie rozerwał mi klatki piersiowej. I często ze strachu powtarzam akt żalu. Walki duchowe nie ustają. Co więcej, stają się coraz bardziej zacięte. W sumie, mój ojcze. Wróg naszego zbawienia jest tak wściekły, że nie zostawia mnie ani na chwilę w spokoju i prowadzi w różny sposób ze mną wojnę. Pragnę od Pana Jezusa łaski, uwolnienia mnie od tego w obawie, by go nie obrazić, i pragnę jeszcze, aby chcąc mnie umartwić, umartwiał mnie cierpieniami ciała, które przyjąłbym całym sercem. Trudno. Prawdą jest, że cierpię, lecz cieszę się z tego, ponieważ zapewniłeś mnie, że to nie jest opuszczenie przez Boga, ale raczej delikatność jego subtelnej miłości. Mam nadzieję, że pan zechce przyjąć moje cierpienie jako zadośćuczynienie za moje niezliczone przykrości, które mu wyrządziłem. W końcu czym jest to, co cierpię, w porównaniu z tym, na co zasługuję z powodu moich grzechów? Ale niech się dzieje tak, jak on chce. Mnie wystarczy tylko to, abym wiedział, że tego wszystkiego chce Bóg i z tego powodu się raduje. A teraz, mój ojcze, chcecie prosić o pozwolenie. Od dłuższego czasu odczuwam w sobie potrzebę ofiarowania siebie Bogu jako żertwa ofiarna za biednych grzeszników i za duszę w czyścicu. To pragnienie rozwijało się nieustannie w moim sercu tak bardzo, że teraz stało się, powiedziałbym, gwałtowną pasją. Jest prawdą, że to ofiarowanie się Panu Bogu uczyniłem kilkakrotnie, zaklinając go, aby chciał przenieść na mnie kary przygotowane dla grzeszników i dla dusz w czyścicu, a nawet stokrotnie je pomnożył wobec mnie byle tylko nawrócił i zbawił grzeszników, a także szybko przyjął do nieba dusze czyśćcowe. Teraz jednak chciałbym ponowić to ofiarowanie Panu, otrzymując na to Twoje pozwolenie. Wydaje mi się, że Pan Jezus właśnie tego chce. Jestem pewny, że nie będziesz miał jakiejś trudności w udzieleniu mi tego pozwolenia. O Ojcze, błogosław mnie i módl się także za mnie. Twój brat Pio. List dwudziesty czwarty. Ojciec Benedykt do ojca Pio. San Marco la Catola, 1 grudnia 1910 roku. Najdroższy ojcze Pio. Podtrzymuję nadal to, o czym tyle razy Cię zapewniałem w sprawie burz, które znosisz. To wszystko jest skutkiem pełnej miłości opatrzności Bożej, która traktuje Cię jak umiłowanego syna i chce wypełnić w Tobie zamysł swej szczególnej ojcowskiej miłości. Zdaje sobie sprawę, że krzyż jest bolesny, a dla tych, którzy kochają, jest nie do zniesienia, ponieważ wystawia ich na niebezpieczeństwo obrażenia tego, którego się kocha i czci. Lecz Jezus, kuszony na pustyni i wiszący na krzyżu, jest jasnym i pocieszającym dowodem na to, co ci mówię. To znaczy, że dla duszy, która tęskni za Panem Bogiem, burze w obecnym życiu są znakiem Jego szczególnej miłości i Jego wyjątkowego miłosierdzia. A więc Odwagi i do przodu. Złóż więc tę ofiarę, o której mi mówisz. Będzie bardzo miła Panu Bogu. Rozciągnij swoje ramiona na Twoim krzyżu i przez złożenie Ojcu daru ofiarnego w zjednoczeniu z najukochańszym Zbawicielem, cierp, jęcz i módl się za niegodziwych ludzi na ziemi i za biedne dusze w innym stanie życia, które są tak bardzo godne naszego współczucia w ich wymagających cierpliwości i niewypowiedzianych mękach. Pisz do mnie często, nawet za cenę braku mojej odpowiedzi. W największych obawach zawsze pamiętaj o moich zapewnieniach i zamiast wpadać w zniechęcenie, pocieszaj się tym, że właśnie ty zostałeś uznany za godnego, by cierpieć trochę na podobieństwo Pana Jezusa i w zjednoczeniu z Jego najsłodszym sercem. Módl się także za mnie, który tak bardzo cię kocham i który cię błogosławię zawsze i z całego serca. Bardzo kochający w Jezusie Chrystusie brat Benedykt, niegodny minister prowincjalny. List numer 25 Ojciec Pio do ojca Benedykta, Pietrelcina, 20 grudnia 1910 roku. Mój najukochańszy ojcze. Ponieważ zbliża się uroczystość Świętego Bożego Narodzenia, obowiązek sumienia nakazuje mi, by nie minęła bez złożenia ci życzeń. Życzę ci więc pełni tych niebiańskich radości, których pragnie twoje serce. Chociaż w każdym czasie modliłem się za ciebie, który byłeś i będziesz osobą tak bardzo kochaną przeze mnie, to jednak w tych dniach nie omieszkam podwoić jeszcze moich modlitw do Bożego Dzieciątka, aby raczyło ustrzec cię na tym świecie od wszelkich nieszczęść, a zwłaszcza od nieszczęścia utraty go. Moje słabe zdrowie podlega ciągłym wahaniom. Cierpię, to prawda, cierpię i to bardzo, lecz jestem niezmiernie szczęśliwy, ponieważ także pośród cierpienia Pan nie pozbawia mnie nieopisanej radości. Mój ojcze, gdyby nie wojna, którą szatan prowadzi ze mną nieustannie, byłbym prawie w niebie. Znajduję się jednak w szponach demona, który wysila się, by wyrwać mnie z ramion pana Jezusa. Boże mój, jakżeż wielką wojnę prowadzi on ze mną! W pewnych chwilach mało brakuje, bym nie stracił głowy z powodu ciągłego gwałtu, który muszę sobie zadawać. Ileż łez, ileż jęków, mój ojcze, śle do nieba, abym został od tego uwolniony. Lecz to nie jest ważne. Nigdy nie zmęczę się błaganiem pana Jezusa. Prawdą jest, że moje modlitwy zasługują raczej na karę niż na nagrodę, ponieważ zbytnio obrażałem Jezusa moimi niezliczonymi grzechami. Lecz w końcu On ulituje się nade mną i albo zabierze mnie z tego świata i wezwie do siebie, albo uwolni mnie od tego. Jeśli On nie udzieli mi żadnej z tych łask, to mam przynajmniej nadzieję, że zechce obdarzać mnie łaską, bym nie uległ pokusom. Jezus nie odmierzał swej krwi dla zbawienia człowieka. A czy będzie chciał policzyć moje grzechy i z ich powodu mnie potępić? Wierzę, że nie. Wkrótce i święcie oczyści swoją świętą miłością to najniewdzięczniejsze spośród Jego stworzeń. Co powiesz na to? Powiedz także panu Jezusowi, że dotrzymam swojej obietnicy, aby go więcej nie obrażać i że faktycznie podejmę każdy wysiłek, aby go zawsze kochać. Pobłogosław mnie. Jestem twoim biednym bratem, Pio. Jest mi potrzebny pasek do habitu. Polecam się twojej miłości.